Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny odbywają się w dwóch zakładach opieki zdrowotnej. Szczepienia przebiegają według ściśle określonego harmonogramu, który w jakiś sposób koordynujemy jako gmina, ale na ten program nie mamy wpływu. Dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, Medipos oraz Familia, zgłosiły się do Narodowego Programu Szczepień i te dwa podmioty na dzień dzisiejszy realizują to zadanie. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, jak ważne są szczepienia. Nie zwalczymy pandemii, jeżeli nie zaszczepimy całego społeczeństwa. To jest najważniejsze zadanie, dlatego tutaj nasza poradnia NZOS Familia przystąpiła do tego punktu. No i to realizujemy na bieżąco, w miarę jak szczepionki nam spływają. Jeżeli chodzi o kwiecień, to są sygnały, że tych szczepionek będzie więcej i że wszystkich chętnych, którzy się do nas zapisali, a jest ich prawie 2000, na dzień dzisiejszy zaszczepimy tutejszej poradni. Zaszczepiliśmy prawie wszystkie osoby powyżej 70 roku życia. Najstarsza osoba miała 99 lat. No, tutaj wszystkie osoby się dobrze czuły, nie było żadnych powikłań. Także uważam, że te szczepienia i szczepionki są bardzo dobre, trzeba się szczepić. W dniu dzisiejszym żeśmy zorganizowali szczepienie dla chorych onkologicznie i po przeszczepach. I 30 osób się zgłosiło i jesteśmy akurat w trakcie szczepień. Jest to, uważam, duże udogodnienie, bo te osoby nie muszą być szczepione w szpitalach onkologicznych, tylko tutaj na miejscu blisko domu. W chwili obecnej nie posiadamy skutecznego leczenia przeciwko chorobie, którą nazywamy COVID-19. Nie mamy żadnego leku, który moglibyśmy pacjentom zaproponować, który leczyłby chorobę jako taką. W związku z tym jedynym postępowaniem, które może być skuteczne w zapobieganiu i jednocześnie niedoprowadzaniu do ciężkiego stanu pacjenta, jest szczepienie. Szczepionka jest w tej chwili naszą jedyną bronią, którą tak naprawdę posiadamy przeciwko, jedyną skuteczną w pełni bronią, którą posiadamy przeciwko COVID-19 ze skutecznością nawet do 98-99% zabezpieczenia przed zachorowaniem u osób skutecznie zaszczepionych dwoma dawkami. W Czerwionce uruchomiliśmy program szczepień zgodnie z zaleceniami ministerstwa. Zgłosiliśmy się w pierwszej kolejności. Otrzymaliśmy do tej pory szczepionki według tego, jak są rozdzielane. Nie było ich zbyt wiele. Nasze możliwości szczepienia są dużo, dużo większe. Wykorzystaliśmy wszystkie szczepionki, ani jedna nie została zmarnowana i zaszczepiliśmy już ponad 1000 osób. W najbliższym czasie dostawy szczepionek będą dużo większe, nawet w partiach po ponad 500 szczepionek na tydzień, więc jak gdyby ten program szczepień wreszcie ruszy tak w naszej ocenie pełną parą, chociaż nasze możliwości do szczepienia są oczywiście dużo, dużo większe i będą zależały od ilości szczepionek dostarczonych przez ministerstwo. Burmistrz gminy miasta Czerwionka-Leszczyna apeluje do wszystkich niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy i miasta z prośbą o ponowne rozważenie możliwości przystąpienia placówek do Narodowego Programu Szczepień. Chcemy, żeby tą akcję szczepień zdynamizować, żeby dać mieszkańcom poczucie takiego większego bezpieczeństwa, także takiego spojrzenia na to, że jednak nasza gmina ma 41 tysięcy mieszkańców, tych chętnych do zaszczepienia jest bardzo dużo w określonych przedziałach wiekowych. Dlatego zwróciłem się z apelem do wszystkich pozostałych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy, po to, żeby ponownie przeanalizowały możliwość podjęcia się zadania szczepień. Jak podkreśla burmistrz Wiesław Janiszewski, zwiększona liczba punktów szczepień na terenie gminy pozwoliłoby usprawnić proces szczepień, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.
Jak twórczo uczyć o regionie? Historia i legenda w leszczyńskim zameczku ukryta. Właśnie ten temat poruszyli prelegenci w CKF Czerwionce Leszczynach. Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym organizujemy konferencję pod tytułem Jak twórczo uczyć o regionie. To już jest nasza kolejna wspólna inicjatywa. Wcześniej mówiliśmy, jak edukować o zabytkowym osiedlu patronackim kopalni Dębieńsko. Rozmawialiśmy także o wartościach legend z kalendarza, o tym, w jaki sposób można atrakcyjnie, ciekawie przybliżyć je najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. A dziś będziemy rozmawiać o zameczku w Leszczynach. Ten piękny i zarazem historyczny obiekt przeszedł kompleksową rewitalizację. Zameczek w Leszczynach niesie za sobą niezwykle ciekawą, pełną tajemnic i fascynujących wątków historię rodu Barteltów. Historia zameczku w Leszczynach jest naprawdę bardzo barwna i fascynująca. Tutaj pojawiają się różne wątki, w tym także wątki detektywistyczne. I ponieważ żyjemy na Śląsku, dlatego warto znać historię tej ziemi, warto ją przekazywać kolejnym pokoleniom. A ponieważ jestem nauczycielem, więc tym bardziej doceniam wartość historii regionalnej. Edukacja jest kluczową kwestią, aby przekazywać tradycje, ale także wartości kulturalne. Edukacja to podstawowa forma ochrony i opieki nad zabytkami i niezwykle ważne jest to, aby nasi najmłodsi mieszkańcy znali tę wartość swojej najbliższej okolicy. Będziemy starali się podać kilka twórczych inspiracji, w jaki sposób można przybliżać tę fascynującą historię rodu Barteltów i historię leszczyńskiego zameczku. Prelegenci i goście spotkali się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Natomiast online w wydarzeniu uczestniczyło kilkudziesięciu nauczycieli z różnych miejscowości województwa śląskiego. Spotykamy się w sposób nietypowy, bo online za pomocą platformy Moodle Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku. W tej konferencji ma brać udział 53 nauczycieli. Tutaj w CKE, które jest takim ośrodkiem gościnnym dla nas, dla naszych konferencji, zbiorą się goście i sympatycy edukacji regionalnej. Jak dodała Małgorzata Pyszny, mamy nadzieję, że niedługo wyruszymy na szlak przygody. Szlak Zielonego Śląska. Spotykamy się tutaj jako ludzie kreatywni, jako miłośnicy regionu, ale również spotykamy się jako tacy niepoprawni optymiści, bo mamy nadzieję, że niedługo wyruszymy na ten szlak przygody, szlak Zielonego Śląska. I na tym szlaku Zielonego Śląska, oprócz wielu takich perełek kultury, architektury, przyrody, będzie też zameczek w Leszczynach, który Konrad Bartelt wybudował dla swojej żony Ernestyny w 1883 roku. No a teraz jest taki piękny, rewitalizowany, cudowny, godny odwiedzenia. W konferencji uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, przewodnicząca Komisji Promocji Kultury i Rozwoju Jolanta Szejka, przewodnicząca Komisji Oświaty Stefania Szyb oraz dyrektor MOKU Mariola Czajkowska. W związku z opublikowaniem nowych przepisów dotyczących funkcjonowania m.in. bibliotek publicznych od 20 marca do 9 kwietnia Biblioteka w Czerwionce Leszczynach informuje, że wciąż zostaje otwarta dla swoich czytelników. Myślę, że książka jest doskonałym sposobem na spędzenie czasu w pandemii, w czasie epidemii, dlatego nie zamykamy biblioteki, funkcjonujemy w reżimie sanitarnym, staramy się ciągle funkcjonować i obsługiwać jak największą ilość czytelników. Ze względu na obecną sytuację zmieniły się zasady korzystania z biblioteki. Biblioteka funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Wypożyczamy książki, obsługujemy czytelnika, jednak z pewnymi obostrzeniami. Nie ma wolnego dostępu do półek i generalnie pracujemy w reżimie sanitarnym, to znaczy ważna jest dezynfekcja przed wypożyczeniem książek. Warto zaznaczyć, że wszystkie materiały biblioteczne powracające od czytelników poddawane zostają kwarantannie trwającej do 14 dni. Dopiero po upływie tego czasu będą one ponownie dostępne do wypożyczenia.
Gdy tylko rząd poluzował obostrzenia, Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach rozpoczęło swoją działalność kulturalną z żywą publicznością. Cieszymy się bardzo, że na przełomie lutego i marca udało nam się zorganizować kilka ciekawych wydarzeń artystycznych, takich jak koncerty i festiwale. Jeżeli chodzi o koncerty, to zespołu Pilar, koncert walentynkowy, potem zaśpiewała dla nas Sanach, Krzysztof Zalewski i Daria Zawiałow. Jeżeli chodzi o spektakle, to zobaczyliśmy Kabaret Młodych Panów w spektaklu komediowym i spektakl dla dzieci Kryształowa Królowa Śniegu. Niestety pogarszająca się sytuacja pandemiczna spowodowała, że wiele miejsc znów musiało zamrozić swoją działalność. Jednak Centrum Kultury nie poddaje się i znów prężnie działa w internecie. Kontynuujemy wszystkie nasze programy, które rozpoczęliśmy do tej pory, czyli pasjonaci, czyli rozmowy i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy realizują swoje bardzo interesujące pasje, znane i nieznane, część druga. I jeszcze też mamy specjalną ofertę na Wielkanoc tegoroczną. No nie udało się zrobić jarmarku z wiadomych przyczyn, ale proponujemy maszketne święta. Maszketne święta to sposób na przygotowanie świąt w sposób tradycyjny z naszymi kołami gospodyń wiejskich z Dębieńska, Czuchowa i Bełku. I tak od poniedziałku do soboty codziennie będzie emitowany jeden odcinek. Będzie to specjalna potrawa świąteczna, wielkanocna, oczywiście tradycyjna. Także zapraszamy do oglądania na YouTubie. Internetowy świat pozwolił również, aby czerwieńskie familoki wzięły udział w ogólnopolskim konkursie. Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs. Czekamy na Was. Zrobiliśmy filmik z familoków zapraszający do odwiedzenia naszego osiedla i muszę się pochwalić, że zdobyliśmy nagrodę w tym filmie, także jesteśmy w gronie 5 laureatów w dziedzinie całego kraju. Miejmy nadzieję, że już niebawem znów publiczność będzie mogła bawić się na koncertach. Walentynkowe serce dla zwierzaków to akcja, która łączy ze sobą wszystkich miłośników czworonogów. W Urzędzie Gminy Miasta w Czerwionce-Leszczynach odbyło się podsumowanie, które było również dobrą okazją do podziękowania tym, którzy wsparli inicjatywę. Chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym mieszkańcom, którzy w tę akcję się włączyli, którzy ofiarowali karmę, kocyki, zabawki dla potrzebujących zwierząt. Bardzo dziękujemy. Chcielibyśmy również dzisiaj serdecznie podziękować naszym wspaniałym wolontariuszom, ale także uczulić, przypomnieć, zwrócić uwagę, że tych trudnych, smutnych interwencji na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny wciąż jest wiele. Zbiórka w ramach akcji Walentynkowe Serce dla Zwierzaków została przeprowadzona w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w ZDiSK-u już po raz trzeci i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Niestety cały czas nie brakuje interwencji, którym towarzyszą drastyczne historie i cierpienie zwierząt. Pomoc jest bardzo potrzebna. Ja tutaj z gorącym apelem do wszystkich zwierzolubów. Fundacja Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią. Mamy polubień 12 000. Niech każdy dołoży jakiś grosik do tego. Będzie to suma, która zabezpieczy nasze zwierzęta, które są pod opieką weterynarzy w dość kiepskim stanie. Leczymy je, no, udaje się to w 100%. I tutaj głośny apel, żeby każdy mógł pomóc. Interwencji jest dużo. Psów, kotów zabieranych z interwencji, które wymagają leczenia, czasami i eutanazji, no tak się zdarza też. W dalszą pomoc dla czworonogów mogą włączyć się także szkoły. Ja bym prosiła innych nauczycieli z naszej gminy Czerwionka-Leszczyny, żeby dołączyli do naszych akcji, do działań fundacji Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią. Mogą pisać albo na adres fundacji, albo do mnie bezpośrednio na maila. Ja powiem, jak można pomóc w akcjach, które podejmujemy. Szkoły proszę przede wszystkim, szkoły i właśnie z terenu naszej gminy, żeby dołączyli do naszych działań. Wolontariusze podkreślają, że działania, jakie podejmuje gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny na rzecz pomocy zwierzętom, podobnie jak edukacja, są cały czas niezwykle potrzebne. Szanowni Państwo, z okazji świąt Wielkiej Nocy składam wszystkim mieszkańcom gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
serdeczne życzenia. Niech ten szczególny okres będzie dla was czasem refleksji, wypoczynku, wyciszenia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.